Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel Guardians of the Galaxy. Tak, mam walkę. Ojej. Jezu. Normalnie miecz obosieczny poszedł. Co to jest? O, Rocket. O, hello. Uważajcie na te windy! Moja uwaga jest wywindowana. Co? Też opcja? Spójrzcie rzeczy. Następnym razem ugryźcie w język. Nie wiem, co zrobił Rocket w ogóle wcześniej, ale dobra. Gdyby to ciebie poklepała po głowie. Dobra, okej. Okay. Lecisz, Gamoro. Lady Hellbender okazała się dobrym negocjatorem. Tak, zdał radę. Okej. Znaleźć ich i zabić! O, dobra, mam 2 punkty w tym momencie. Bardzo fajnie. Dobra, wow, panowie! O Jezu. Pozwólcie, proszę. Nie Rocket, chociaż Rocket też może de facto. Chodziło mi o piąteczkę i dwójeczkę. Spadaj. Dobra. Dobra. Jedziesz. Dobra, twoją przeleję. Pięknie. Nice. Dobra, ludzie moi mieli, udało się. Premia impetu jakaś tam jest. Dobra, to zwiedźmy sobie jeszcze tutaj co jest. Do, w którym kierunku mamy się udawać? Chyba za Rocketem. To opłaci się, gdy wyczyścimy ten skarbiec. O nie Jezu. Nie wiadomo nawet, czy zdołamy uzyskać dostęp do jego zawartości. Flark! Mało brakowało! Za nimi! Walczcie, tchórze! Oho. Ktoś nas chyba zamknął. No właśnie. Flak. Mówiła, że to pułapka. Niech wszyscy szukają wyjścia! Szybko! Morderczo oko powróciło. Raczej dwa! Gdy się zderzą, wybuch zrobi niezłą dziurę w ścianie. Tak, ale my będziemy już martwi. Szukać wyjścia! Powinniśmy się ruszać. Ruszam cię. Powinniśmy ruszać się szybciej. Zaraz nas przemielą. Zeskaluj pokój, Quill! A, faktycznie przecież mam wizor, Jezus Maria! No, zeskaluj. To nie będzie godna śmierć. Dron piekielników. Czy ja mogę... Zatakuj je lodem! Tutaj podłoga jest słabsza i zdaje się, że pod nami biegnie coś w rodzaju tunelu. Auć! O! Co się wydarzyło? Okej, okay. Nie wiedziałam, że one się tak szybko poruszają, szczerze przyznam. Ale dobrze wiedzieć. Ale ja dam je w tej grze. No cóż, bywa i tak. Dobra. Przepraszam. Jesteśmy w tym miejscu, okej? Flark! Mało brakowało! Za nimi! Walczcie, tchórze! Chyba wpakujemy się prosto w pułapkę. Tak, to i ja wiem. Mówiła, że to pułapka. Niech wszyscy szukają wyjścia! Szybko! Morderczo oko powróciło! Tutaj podłoga jest słabsza i zdaje się, że pod nami biegnie coś w rodzaju tunelu. Pomożesz nam, Groot? Jest. Zdołasz się tam wcisnąć, Rocket? Słuchaj, jestem mały, ale nie aż tak mały. To mi wygląda. Serio, ostatnia? Ostatnia opcja, którą wybrałam? Mamy się czołgać w ścieku? Tak. Nie zamierzam znowu moknąć! Bywa. Ty się lepiej wcale nie odzywaj. No, to ten okazywania wdzięczności. Nie odczuwam obecnie wdzięczności. No dobra, lubię Rocketa. Jedni służyli obłąkanemu tytanowi, a inni lekko zbikowali, polując na niego. A niektórzy nie lubią, jak się ich nazywa bezwartościowymi. Nie jesteś bezwartościowy, Rocket. Ale dla Hellbender nie ma wartości. Za to powiedziała, że kupiłaby Groota. Groot nie jest kawałkiem drewna, którym możesz handlować. Ale pewnie masz doświadczenie w handlu żywym towarem. Pilnuj języka, bo ci go wytnę. O, cały się trzęsę. Zapominasz, kto tu ma splutę. Jestem Groot. Groot mówi, żebyście wypchali się po grzebaczu. Jestem Groot. Dobra, dobra. Wszyscy przeciwko mnie. Chyba ale powiedział coś, co bym tego nie powiedział. Zakładam. Po łapkach.
O, strój. Może tym razem dla Roketa coś, hm? Podnieś. Tak, mamy dla Roketa! 5 jeźdźców apokalipsy. Nie Grut. Nie Grut. Sorry, Grut, ale nie ty. Dobra, wobec tego, co my tu mamy? Wiem, że rzadko to mówię, ale każda osoba w tej ekipie to wymiatacz. W sensie jest wyfnurkana w tym, co robi. To dlaczego nie opływamy w jednostki? Tak łatwo byłoby postępować inaczej. Brać co chcemy, kropić każdego, kto stanie nam na drodze. Jakby to było. Nie myślę na serio, co to nie. Po prostu żygam już biedą. A, nie dziwię ci się, Rocket. Szczerze. Ciekawie wygląda. Tak więc wyposażymy go w nowy strój i lecimy dalej. Kogo nazywasz szczurem? Ciebie, prawda? Wszyscy cicho! Idziemy, odetniemy ich przy skarbcu. Miłusia. Moja? Dobra. Czy ja to mogę? To nie wygląda świetnie. Kolejny niezwykle prosty plan strażników galaktyki. Trzeba było sprzedać Draxa. Hellbender niemal błagała, żeby kupić noc tym wielkim gamonem. Mój dar nie jest na sprzedaż. Szkolnik jest nam winny 12 tysięcy jednostek. 12? Jak doliczyłeś 12? Na podstawie mojej rosnącej frustracji. A to w sumie. Jesteśmy na miejscu. Obiecany skarbiec. I olbrzymie zamknięte drzwi. Zostaw to mnie. Uwaga! Chyba nie o to chodziło. Rozpraskują się, jak rzuć ten drak! Nice. Cyk! Nie ma lepszych przeprosin niż cała fura jednostek. Dobra. Ała. Na morale ciesz. Nart, właśnie dlatego trzeba było sprzedać Gruta. Muszę się nie O, hej. Rocket, pełna moc! No i ładnie. Zwiększam ja mogę to. 50 jednostek w Gryzoniu. Aj, nie trafiłam mi czula. Brak do dzieła! Oto mój gniew! Ci piekielni chłopcy nieźle się stawiają! Zupełnie jakby nie lubili, gdy się ich poprawia. Dobra, lecimy do mora. Wydostanie się stąd, będzie koszmarem. Jak tylko karniemy jednostki, zbierz Hellbender bez oczytania. Może jednak uda nam się uratować tę misję. Te drzwi wciąż są zamknięte. Trzeba poprawiać. Ładnie. O Jezu. Zabójcza baba w akcji! Właśnie dlatego trzeba było sprzedać Gruta! To nie była moja najlepsza decyzja! Trzymajcie się! Dobra. Mogła okazać mi więcej szatni! Okej, wszystko. Do dzieła, Rocket! Pośpiesz się! Oczywiście, żaden zamek po tej stronie Zandaru mi się nie oprze. Każda dodatkowa minuta powiększa twój dług. Pogania się, geniuszu. Piekielnicy do głównego skarbca! Oj, oj. Hello. Co to za ciężki typ? Jedziesz, jak postępy! Nie spodziewa się! Dobra, lecimy z zbiórką. Nie ma chyba Roketa, prawda? Fajnie by było, gdyby... O, nie ma Roketa! Normalnie tutaj, załatwię fajnie. To, Peter. Pozwól mi na to. Moje ostrze też zaśpiewa, morderczyni. Nazwij mnie tak, a zabijecie. Nie jestem wrogiem zdrajczyni. Spokojnie, ekipo. Zluzujcie. Nie kłóćcie się ze sobą. Wygramy to wszyscy razem. I skoncentrujmy się na wrogu. Zluzujcie i podzielcie się zwycięstwem. To kto jest ze mną? Oto mój gniew! Już ja ich rozgromię. No i zarąbi się. Jak ci tam idzie, Rocket? Ile ci to jeszcze zajmie? Będzie trzeci plus czas, którym zapracasz mi obok. Pozwoliliśmy, by zagonili nas stąd! A spać! Ała! Rozpadaj! Tutaj!
tyk. Skrócie przed nimi Roketa! Nie win mnie, jeśli trochę oberwie! Ja trochę obrywam. Nie masz szans! Ała! Jak jeszcze mam się tym zajmować? Szacunki Gryzonia są zawodne! Tyk! Ała! Ja, miesiąc miodowy dobiegł końca! Tyk! Czemu on jest tak silny? Tego nie wiem, ale trzeba go obrzeć przyjemnością! Dobra. Szybciej się nie sobie! O! Nowe pierdelniki do rozwałki! Rób dalej co robisz, mały, i będzie dobrze! Oj, mało życia mam. Krępuj się, Roket! Ała, ała! Jezu Chryste. Ostrzu, kończy się miło. Dobra. Nie zamieniamy się miejsca. Ojej! Ała! Dawaj. Nic sobie z nas nie robi! Dobra, wezmę sobie może tym razem o... Potrzeba przestrzeni, Grunt! Żyję po to, żeby niszczyć! Siły Lady Heaven są coraz bardziej natarczywe! Za! Miesiąc miodowy dobiegł końca! Tak to się robi! Ciągle nadchodzą nowi! Ich upór zachwyca, a jednocześnie frustruje! Kim z kolorem! Za Hellbender ich to karmia! Nie wiem! Wal dalej, może ci powiem! Pozwoliliśmy, by zagonili nas stąd! To prawda. Dobra. Mamy to? Grunt! Do akcji! Ciśnij tym, Drax! Jezus Maria! Krucie przed nimi Roketa! To kiep! Mówiłbym pomocy! Uratuj strażnika! Jak długo jeszcze nas zajmować? Szacunki Gryzonia są zawodne! Ta-ra-pa-pa-pa! A teraz, Peterze! I oto pada następny piekielnik! Dryblas, wyjaśnia tym bałom, jak działa świat! Dobra. Ładnie. Nice. Mamy 3 punkciki. Hop. No, ładnie. Wystarczy. Ruszać do pska, bo wam je zeżrą. O, Grunt. To łatwo się tam wcisnąć, Grunt? Jestem. Drax, drzwi! No i fajnie. Widzisz? Nic się... Ty! Kamora! Nie zabijamy naszych! Po co? Masz to wyraźnie w kontrakcie! Ja niczego nie podpisywałem. Jest Grunt. Jest nieobliczalny, Peter. Ha! Mówi to najbardziej poszukiwana kobieta. I niebezpieczna. No to samo. A może trochę wdzięczności? Że prawie nas zabiłeś? Że przyprowadziłem nas do najgorszego skarbca w Wielkim Obłoku Magellana? Mówiłeś, że tu jest skarb! Bo czaszka Gilarona to skarb! Skarby są coś warte! Hej! Potrzebny jest plan! Zgoda, ręce mi się już trochę zmęczyły. Dasz radę, Drax! Gamora, kryj go! My poszukamy czegoś wartego z zachodu! Grunt! Ej, a może by Grunt właśnie... Musi być coś poza rupieciami w tej straciźnie! Jestem Grunt. Ładne nie oznacza bezcenne. To zwykłe lampy. Posłuchała. Coś tutaj dla mnie? Co składniki widzę? Dla mnie. Zawsze coś. Nie pogardzę definitywnie. Zaawansowane składniki. Mamy wiadomość jakąś? Chyba? Nie, coś jest. Pierścień zabójcy. Gamora byłaby tym zachwycona. O, znajdźka strażników, jak mnie mam. Mhm. Pierścień zabójcy. Mam dwie, które wystarczą do tego zadania. No to super.
Drax. Mhm. Jezus Maria, ale ja mam dużo już tych składników i nie mam... coś nie znalazłam jeszcze stołu, na którym bym mogła ich użyć, bo taka jest prawda, że jak ja poprzednio stół znalazłam, to niestety dzieczony stół... Znacznie mniej, o, jednostki. Niż nam się należy. Jednostki są jak roztocza w futrze. Jeśli je ma, to na pewno więcej. Proszę bardzo, nie ma tego wiele, ale to już coś. No i to ja rozumiem. 9000? Dobra, to powinno pokryć grzywnę. I już? Po tym, co nam zrobiła, powinniśmy zabrać wszystko. Co, no, mam taki zamiar. Dosyć! Dobra, 10000. Jej zarąbałam. Też opcja. Piterze Quillu. Nastała cisza. Zaiste, ja bym się bała. Cisza i spokój, czy raczej grobowa cisza? Raczej to drugie. Kolego. Niestety grobowa. Drax, tylko mi nie mów, że nas zamknąłeś. Ja nic nie zrobiłem. To jest doprawdy ciekawe. Leśne zwierzątko jest bardziej niegrzeczne, niż mi się zdawało. Miłego pobytu w moim skarbcu, strażnicy. To będzie ostatnie miejsce, jakie poznaliście w życiu. Szkoda tylko zapasu mojego klintarskiego gazu na tak nędznych intruzów. Tylko proszę, nie roztopcie się na moją czaszkę Gilarona. Musimy znaleźć wyjście. Już! To skarb i niestety trudno ją doczyścić. Głęboki wdech, ekipo! Też czuję się pieczenie na całym ciele. Trochę materiał. Gilarski gaz rozkłada materiał zanim Więc wydostańmy się stąd, zanim rozpuszczą nam się organy wewnętrzne. Moje? Ej, znalazłem więcej jednostek! Ty poważnie szukasz teraz pieniędzy? Tak. Słaby element. Gamora, dałabyś radę odciąć jeden z tych żyrandoli? Uwaga! Sandro, jest tu jeszcze ten element? Cenne. Użyj patrzałek, Quill. Nie chcę skończyć jako plama na podłodze tej jędzy. Jaki kamień? Drax, masa tego żyrandola powinna wybić otwór w ścianie, jeśli nim rzucisz. Wskaż cel, Piterze Quillo. O kurka, zeskanuj pokój, Quill! Użyj flarkowego wizora! Za tą ścianą jest nasze wyjście! Pozwól mi! Nie przebijesz tej ściany gołymi pięściami! Potrzebujemy czegoś ciężkiego! O! Wiadomość! Dobra, nieznana zmiana Gilarona. Jatrol? Pani, nie wątpię w prawdziwość twoich słów. Ja również uważam, że czaszka należy do przedstawiciela dawno wymarłej odmiany Gilarona. Nawet niewprawne oko stwierdziłoby to po samej żuchwie. Jestem przekonana, że gdybyśmy wysłali do laboratorium próbkę tej czaszki w celu weryfikacji, czy też raczej formalnego potwierdzenia naszej wiedzy, udowodnilibyśmy, że ta potężna bestia przemierzała niegdyś znaną nam galaktykę. Jakież byłoby to odkrycie? Badam o podobne rozważenie tej możliwości. Wystarczy mi maleńki domek kości, by uczynić się pani jedną z największych przyrodniczek wszechświata. Możliwość bycia twoim posłusznym i pokornym sługą, wasza wysokość jest prawdziwym zaszczytem. Jatro Ol, główny zoolog. Dobra. No kurde, Bela, czy ty możesz... Rzuć tym w tę ścianę! No właśnie. Dobra, jest tu może gdzieś właśnie jakiś jeszcze kuchy element? Chyba nie. Dobra, siostro, właśnie. Ty. No, jakby się przydało wiedzieć, co robię. Ała. Trochę zabolało. To muszę przyznać. Czy wszyscy są cali? Gamora? Drax? Przeżyję. Mój nabłonek jest nienaruszony. Rocket, Groot, co z wami? O, to żuja. Widzicie jakieś wyjście? Ja widzę jasne światło. Nie idź w tamtą stronę. Pytam was, strażnicy galaktyki. Ile jeszcze razy będę musiała was zabijać? Nie uda ci się. O co? Mieliście czelność, aby próbować obrabować mnie! Żeby nie było, nie wszyscy byli do tego chętni. Dziękuję, Quill. Pogrążaj mnie jeszcze bardziej. Czy wiecie, co zrobiłam z ostatnimi, którzy myśleli, że jestem łatwą ofiarą? Puściłaś ich? Nic. Jesteśmy uwięzieni. Lady Hellbender, załatwmy to honorowo. Wyzywam panią do walki. Honorowo? Twoja oferta jest nic nie warta, niszczycielu. Nie można uciec przed mym
Jakoś dam radę. Bierz ich, lokatorze! Oż ty w mordę. Mamy problem. Ajajaj. Lokator mroku. Fajnie. Dobra, to o jest... prawdziwa bestia. Zróbmy z niej martwą bestię. Też jestem za. Zróbmy rzeczy. Dobra. Rozciąga nas na placek, jak nie rozwalimy tych ramion. O, dobra. Lecisz, Gamora. Teraz ci dam. Teraz ci pokażę! Czemu nakarmi tego stwora? Nami, jak nie będziemy uważać! Bądź gotowy, Rocket! Dobra, tu padłem. Bestia jest niczego sobie! A my będziemy jej warci, jak go zabić! Można by przyciąć to zwierzątko o kilka miejsc! Nie oszukuj! Ała. Coś chyba źle zrobiłam, wydaje mi się. Ała. Ła, Jezus Maria. Poświeć tam, Rocket! Jezu, trochę nam mu niewiele zrobiło, wydaje mi się. Okej. Atak! Gamora, wchodzisz do akcji! Uderzam! Będzie bolało! To już wiemy, jakie potwory lubi Hellbender! Takie, które nas jedzą! Dokładnie. To się może się było tego domyślić wcześniej jestem trochę. Otwarty oj, na rozmowy! Nie, zły moment. Dobra, fajnie. Zapłacisz za to! Mamy to, jedną matkę uwaliłam. Zawsze plus. Ej! Czemu nakarmi tego stwora? Na pewno działali to! Dobra, czekamy w takim razie. Ma problem z wyrażaniem złości! Mówisz to jako komplement! Dobra, no, dawaj łapcie. Nie wykorzystuję swoich sił! Chyba informacja, że mogą użyć. Nie ma litości! Będzie ostro! Ja! Nie chować się na pięknie. Nie! Dobra, to teraz dwie pozostałe, co? Macki, kolego. Koniec zabawy! Osty morda, co to jest? Co ty żeś nam zesłał? Kontrola tłumu! Pamiętajcie o tym złożem! I uwaga na ostre wypustki! Nie trzeba mi powtarzać! Okej. Teraz ich padł. O Jezu! Nie leczenie? Dziękuj! Spadaj! Bestia musi żywić się tymi kalerytowatymi stworami! To pocieszające, Drak! Dawaj! Żyję po to, żeby nie fotosynteza? Teraz moja kolej! Kiedy znowu będę mógł coś rozwalić? Stary! W sumie teraz mogę. Dalej! Przerośniesz na ośmiornico! Popniemy cię na drobne kawałki! No. Dobra. No i to teraz, stary. Chyba jej już na tym nie zależy! Uwaga na kolejne galarety! I na pozostałe matki! Jestem Drax! Żyjesz? Gamora. Wywalić im flaki! To glutowate do podpucha! Ważne są kolce w środku! No tak, to już wiedzieliśmy, że glutowate do podpucha. A! Na pewno nie odpuści! Niech spróbuje nas znaleźć! Bestia słabnie! Korzystajmy z przewagi! Zanurza nóż! Niszczyć! Nie wiesz, z
Oj, w złym miejscu. Dobra, lecimy w ten sposób. Cholera jasna. Dobra, mamy to. Jedno przynajmniej. Jeszcze drugie ramię trzeba uwalić. Na szczęście mam nadzieję, że damy sobie radę. Przecudownie jakoś wyszło. Dobra. Jezus Maria, nie ma chwilowo w co? No i bardzo ładnie. Dalej! Przerośnięta ośmiornico! Lecę, Grud! Drobne kawałki! I co za chwilą? Puść trochę ziemi, trochę wody i będzie dobrze! Jest! Dobra, koniec! Wracać do walki! Dobra, coś tam chyba tej robię. Nie posiadasz broni. Ojeju. Dobra, szykuję o ten sposób. Ajaj, spadać galaretki wy. Na ćwiartki, Gazadu, Rocket! Dobra. Trzeba i otrząśnij się! Mamy to. Bestia musi żywić się tymi galerekowatymi stworami. Pięknie. Jej! Lokatorku! Co oni ci zrobili? Pokonali! Przynajmniej w większej niż mniejszej części. Puść na nim! One są gorące i ciężkie! Łapienie! Mogą się przydać! Tak, jeśli się uważaj! Uważaj na bombę! Ej, chodźcie! Jestem Groot! Wiem! Zupełnie jakby chcieli, żebym ich trafiał! Muszę przyznać, że za każdym razem, jak się rozpaćkują, tworzą dzieło sztuki! Na pewno dzisiaj nie przegramy, Quill! Hej, hej! Na pewno pokonamy te łajzy! Szukają nas! Zabójczyni gryzą i drzewo może i są przestępcami, ale ja odsiedziałem swoje. Znaczy, jesteśmy renegatami! Idziemy w to, bo nie znamy strachu! Więc co powiecie, by posłać tych frajerów do piachu? Kto jest ze mną? O Jezu, serio? Ech. Teraz! Obezwu! Ktoś zaraz dostanie potem! Ha! Dobra. Galareta śmierci! Taki absurd! Dobra, przynajmniej te galaretki właśnie fajnie się rozwala z tym lodem, bardzo prosto. Znaczy ogólnie się je łatwo rozwala. Jak przysłodzić te bombę, to by się przydała! Dobra, lecimy. Dobra, bardzo ładnie. Sporo. Dobra. Ała. Co teraz, Peter? Jak to co teraz? Lecimy z tym koksem. O! Cyk! Pięknie! Ładnie! Udało się! A no, jesteśmy zarąbiści. A twój stwór nie. Przeprowadzić mi na Shera! Jazda, brać hovery! Jezus Maria, czy ja znowu będę musiała czymś kierować?
Chryste, panie. Czarno to widzę. No by się przydało dotrzeć właśnie na Milano. O, toż to jest Milano. Jeszcze trzeba stąd uciec, to szybko. Niech każdy zapnie pasy. Się przydało szybko stąd pierniczyć. Nie czas świętować. Zrobiliśmy wielki błąd. I zarobiliśmy kupę kasy. Nie ma ucieczki przed gniewem Lady Hellbender. Przekonamy. Zobaczymy. No właśnie. Co jest? O Chryste, panie. Oj, problem. Właśnie, zrzucić to cholerstwo trzeba. O Jezu. Trzymajcie się! To było prostsze niż pierwotnie założyłam, szczerze przyznam. Sześcierła należą do mnie, strażnicy galaktyki. No cóż, że tak powiem. Będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Mam to w dziupli. Zwialiśmy z tej kulki szlamu z kasą, prawda? Którą przez ciebie musieliśmy ukraść. A pamiętasz rozpierduchę na Sitopii? Wtedy nie dźwągałaś. Lady Hellbender to nie jest bank. Tak, racja. W takim wypadku byłoby więcej. Ej. Jedna sprawa naraz. Ona będzie chciała zemsty. Ostrzegam was. To niech się ustawi w kolejce. Dzwonię do Corel. Im szybciej zapłacimy, tym lepiej. No, szybciej się skupimy na naszej nędzy. To dziwne. Czy myślisz tylko o pieniądzach? Nie. Często też o bombach. I chlaniu. Bomby z alkoholem! O mój Boże. Jesteś. Połączenie coś się chrzani. Ruszałeś Dynksem? Tak, nic. Nick, jest tam twoja mama? Muszę z nią pomówić. Jest ze mną. Co? Nie. Po waszym odlocie weszłam na pokład w strefie zastrzeżonej. Było tam... Kręciłeś pokrętło? Na samym początku. To coś innego. Tracę połączenie. Dasz mi mamę? Wiedziałam, że... Cud. Myślę, że coś nie tak z dziewczyną. Tak, to jest korpus nowa. Zrobisz coś z tym? Tak, tak. Zluzuj jajka. Zobaczę panel. Miał rację. Nie mogę przywołać. Muszę tylko... O! Oż ty w mordę! Co się dzieje? Co się dzieje? Ukończ rozdział czwarty. Fajnie. Co się wydarzyło? Rocket! Aha. Mamy pasażera na gapę, co? Czy to nasza lama? Kosmiczna? Rocket! Patrzcie, co zrobiła! Przeciąkała wszystko na wiór! Lamo! Jestem. Co ty tu robisz? Ja myślałam, że ciebie na... W końcu nie właśnie skonfiskowano ją. A co powiedziałam? Żuj! Mnie to flurwa obchodzi! Dekle się jej nie pozbyły i mamy ściągany panel! Z całą pewnością niedługo go naprawimy. Twoja laska też miała nas puścić bez problemów. Tak, jasne. Ej, to nie jest fair. A wiesz, co nie jest fair, Quill? Być jedynym, który wydaje się nie mieć w dupie Milano. Dobra, trzeba dokować, żeby naprawić ten panel. Znam kogoś w Nowhere, kto ma części i pozbędzie się tanio namierzacza nowy. Ale nie możemy opuścić dziecka. Zachowywała się dziwnie. Lamowaty wciąkał kable, Drax. A problem pewnie jest z połączeniem. A jak usuniemy namierzacz, Corel sprowadzi na nas całą flotę korpusu. Gamora ma rację, obiecaliśmy. Ja obiecałem. Sprawdźmy, czy da się namierzyć Corel. Zapłacimy. Czy ty w żuja lecisz? Nie będziemy musieli się ciągle oglądać na korpus przy następnej robocie. I jak będzie następna? No, chcąc nie chcąc, trochę problemów mamy. No tak w ogóle jak się za ten rozdział? Nie mam pojęcia. Lepiej, żeby tu nie wracała, aby dokończyć wygryzanie dziury w moim statku, bo pożałuję. Dobra, moi mili, natomiast w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Też się cieszysz z radia? Rozmyślam nad...
zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie... Przepraszam, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję walkę z łowczynią. Będzie mi niezmiernie miło ponad to, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!